Cześć, witam serdecznie w drugim odcinku z serii After Image. To Metroidvania, z którym zapewne spędzę około 30-40 godzin. I trzeba to już teraz na początku powiedzieć. I pomyślałem, że postaram się nagrać wszystkie odcinki na normalnej prędkości i postaram się zdobyć wszystko, co trzeba zdobyć. Posługując się oczywiście pomocą mapą stworzoną przez Demian. Zawsze zapominam. W każdym razie dziękuję jeszcze raz za udostępnioną mapę. Oczywiście każdy może sobie tam na jego kanale taką mapę pobrać. Duża to praca z jego strony, ale taka mapa jest bardzo pomocna. I mając tą mapę, będę starał się dotrzeć do wszelkich miejsc, zdobyć wszystkie rzeczy, wszystkie przedmioty i to na pewno zajmie mi około 30-40 godzin, a może 80. Chociaż z tego co widziałem, to przeważnie ludzie piszą, że to jest około 50 godzin. Drzewko rozbudowane, może trochę takie niezbyt przejrzyste, bo pewne rzeczy się można odblokować, a potem już trzeba mieć konkretny poziom i w sumie trzeba sprawdzić, czy mogę takie drzewko odblokować, a nie jest to jakoś wprost tak od razu widoczne. No i też chyba poszczególne odgałęzienia są dla poszczególnych broni. Jakby rozwijamy daną broń. Tutaj zdobyłem. Po prostu uruchomiłem grę i okazało się, że mam coś takiego jak dash. Nie wiem, z czego to wynika, czy to był jakiś patch, który nie wiem, wprowadził tego dasha, żeby on się po prostu pojawiał. Czy... No nie wiem. Po prostu jest w tym momencie dash, więc w sumie fajnie, bo będzie można w końcu już na tym wczesnym etapie gry go używać. W opcjach chciałem jeszcze sprawdzić, czy jest jakiś poziom trudności, ale nie ma poziomu trudności, więc też super sprawa. Niektórzy to Metroidvanie krytykują, ale więcej jest ochów i achów. Sam wygląd, samo to wykonanie już dla mnie jest na plus. Nic tutaj jakby nie ma jakichś takich przygnębiających terenów jak na razie, a na pewno będą. Może nie przygnębiające, ale pewnie będzie się ta stylistyka zmieniała. Tutaj z mapy wiem, że jest ściana do rozwalenia. No, ale chyba nie mam jeszcze zdolności. Tu wykorzystując dasha mogę już przeskoczyć i zebrać Dimbalm. Dimbalm już wiem, że jest to do ulepszania broni, do nakładania na nią różnych efektów. I tu na dole jest... Na razie nie mam tej opcji, mogę tylko to właśnie can't use. To należy użyć nie w ten sposób jak teraz, tylko już wiem, bo mam parę, nie wiem, z 2-3 godziny ze sobą, ale po prostu jeżeli wchodzimy do ekwipunku i najedziemy na broń, to tam możemy taką broń ulepszyć i to będę stosował, ale to dopiero teraz niedawno jakby odkryłem w ogóle, także warto zawsze poczytać sobie, poobserwować cały ekran, jak nie wiem, jesteśmy w ekwipunku na przykład. A tutaj w poprzednim mówiłem, że wpadłem i zastanawiałem się, czy to nie jest za wcześnie dla mnie, bo tam było napisane, że jest to poziom, czy kraina na poziom 11. Ja mam parę tam, dodałem sobie parę jakby talentów, wykorzystałem, więc jestem może silniejszy, ale ogólnie właśnie, jest też ta opcja L1, żeby dodawać sobie zdrowie. No i cóż, pozostaje mi tylko tutaj pozwiedzać i znaleźć opcję, która pozwoliłaby mi wrócić do tamtej poprzedniej krainy, gdzie we wszystkich miejscach jeszcze nie byłem. Podchodząc do takiego drzewa, to jest taki właśnie taka kapliczka, taki checkpoint. Przytrzymujemy w górę gałkę i mamy automatyczny save point. I też podoba mi się, jak zróżnicowani są przeciwnicy. Już na tym wczesnym etapie, a jest to początek gry, jakieś pierwsze moje 30 minut, już tylu różnych przeciwników było i fajnie, że oni są też jakoś tak ciekawie zrobieni.
kolorowi, ten na przykład rzuca takimi jakby jagodami, on cały czas jakby cały jest zbudowany z takich jagód, to też nie zwróciłem na to uwagi. Ja tam potem wrócę, bo zauważę to na mapie, że tu bym większy zoom zrobił na tej mapie, bo jest trochę moim zdaniem za mało, za mało się przybliża. No ale gra też będzie cały czas pewnie ulepszana przez twórców. I być może ktoś tam usłyszy takie wołanie, albo ktoś też zwrócił uwagę. Na górze przeleciał ognisty ptak. Ognisty ptak, właściwie Feniks. I wiem, gdzieś tam oglądałem przez przypadek filmik z gry i będzie on bossem. Jeszcze go nie spotkałem po tych moich 2 godzinach gry. Tutaj będę starał się właśnie nagrać te wszystkie moje przejścia, wycinając tylko momenty, kiedy, nie wiem, będę wielokrotnie podchodził do bossa. A tu wróciłem w to miejsce, bo wystarczyło zrobić tak, hop, i od razu mamy odkrycie, że tu jest po prostu przejście. Mamy jagodowego potwora. Najlepiej zauważyłem po do niego podejść, bo ta kulka leci tak jakby takim lobem, wtedy nad nami przelatuje. Jakiś taki sposób, to nie jest jakiś wymagający przeciwnik, ale tu mamy fajnie, mamy taki page, który jest o tyle fajny i dobry, że o, tu mamy właśnie kwadrat, to jest enchant, jak jesteśmy na broni. I zauważyłem to dopiero naprawdę po 2 godzinach, żeby coś takiego zrobić. Skupiłem się bardziej na tym, żeby sprawdzić, jaka to jest broń. Zakładam w tym momencie drugą broń i pod trójkątem mam atak drugą bronią, a ten page jest o tyle dobry, że jest na dystans. Spoko. Bo nie trzeba za blisko podchodzić do wroga, uderzamy go z daleka i szkoda mi aż wymieniać tą broń na coś innego. Jedyny na razie jakby, nie wiem czy minus, ale coś co utrudnia trochę walkę, jest to, że nie można się turlać przez wroga, tylko uderzasz w niego i tracisz zdrowie. No niby w sumie logiczne, nie? Bez sensu, żeby przelatywać przez wroga, ale różnie to w Metroidvaniach bywa. Cały czas kontroluję też mapę. No i tu ten zoom jest trochę za mały, moim zdaniem. Tutaj zawsze jest taki dylemat, gdzie teraz pójść. Czy wrócić się i te takie nieodkryte rzeczy właśnie. Ja będę starał się tu całą mapę odkryć. Mapa jest, z tego co widziałem, bardzo obszerna. Już sama mapa mówi o tym, jak dużo, jak wiele godzin tutaj spędzę. Ale wcale mnie to nie przeraża. I teraz będę po prostu na kanale prowadził tą serię, nagrywał. Patrzcie, kolejny nowy przeciwnik. Też ciekawy. Ten misiek na przykład nic tam nie zostawia, chociaż inni też chyba nie zostawiają żadnych tych bąbelków niebieskich, które tu się zbiera. On jest za to taki bardzo szybki. Jak on tylko cię zobaczy, to najlepiej od razu podskoczyć. Bo leci do ciebie jak szalony. Właściwie prawie mnie tutaj załatwi. Mało zdrowia, nie mam już dodatkowego życia, więc warto podejść do drzewka, bo nie wiadomo, co nas tu czeka. Tu ewidentnie dziura, studnia i zejście w dół. I nowa kraina. I patrzcie, ile tu jest szczegółów. Tutaj nie jest tak, że dobra, jest tylko jakaś tam podłoga i sufit, tylko jakieś pudełka, jakieś rośliny, jakieś trawy, mech, coś na tych skałach. Tu jakiś materiał wisi, coś, jakaś płachta. I znowu, ten akurat na górze to już chyba był z tym mieczem, ale ten łucznik, nowy przeciwnik. Myślę, że to są po prostu na daną krainę przeciwnicy. Właśnie, atak powoduje, że on nie ma kiedy w ogóle wystrzelić. Też super sprawa, ktoś pomyślał o tym. Bo tak jak mówiłem, różnie w Metroidvaniach jest. Czasami jest tak i też to jakby krytykowałem, że ty go atakujesz, to było tak chyba w Stray Blade.
atakowałem przeciwnika i on jakby... Jego to nie interesowało, że ja go atakuję, on po prostu też atakował. I tu jest właśnie tak, że trzeba uważać, bo... O, prawie zginąłem. Już właściwie nie mam chyba zdrowia. Dotknięcie powoduje obrażenia, więc na to trzeba uważać. Cały czas pojawiają się jeszcze takie samouczki, jakieś komentarze, że tutaj właśnie atak to i mam buteleczkę, cyk, od razu biorę. Bardzo dużo dodaje zdrowia. Pewnie potem będzie to różnie wyglądało. Na początku bardzo krótki ten pasek zdrowia, ale wiem, że może on dojść nawet do połowy ekranu, a nawet chyba dalej. Więc jeszcze wiele przede mną. Już wiem, że paski i pasek zdrowia powiększa się zdobywając przedmiot. Tam chyba trzeba 3 zdobyć takie przedmioty i wtedy powiększy nam się pasek zdrowia. Na pewno będę je wszystkie chciał odnaleźć pomocą mapą, z mapą Demajen. Demajen, tak. Jeszcze raz polecam na pewno mapę. Ja jestem dopiero na początku i tutaj, o, i znowu, cyk, przypadek, sekret. Jedyne co zmieniłbym, to to, że jak mamy taką sukienkę, czyli możemy ją zmienić w ekwipunku. Jej akurat nie możemy ulepszyć, ale zmiana, fajnie, że pokazuje statystyki, że taka zmiana to jest tam na plus, zielona strzałka w górę, nie powoduje zmiany naszego ubioru. Tu chciałem sprawdzić naszego wyglądu. Jak zamieniamy po prostu ubranie, to tak dalej tak samo wyglądamy. Więc nie wiem, być może to było, to jest zbyt skomplikowane, żeby to, nie wiem, tutaj wdrożyć, wprowadzić, ale myślę, że sporo będzie tutaj tych różnych kostiumów i na różnych bossów, jako że nie ma poziomu trudności, to będzie trzeba odpowiednio się ubierać, stosować odpowiednie pewnie odporności. Na ten moment tak sobie to wyobrażam, ale zobaczymy, jak to w ogóle będzie wszystko wyglądało. Ten też jest taki, że warto wykorzystywać ten taki odskok do tyłu. Niektórych rzeczy jeszcze za bardzo nie kojarzę, więc każda jakaś, która wypada, to staram się sobie, nie wiem, właśnie w ten sposób sprawdzić. Nie zawsze ten opis jest jakby czytelny. Ja zapewne przy tak rozbudowanej metroidwanie będę posługiwał się jakimiś filmami, bo trudno jest, żeby to wszystko ogarnąć. A też nie mam tu jakoś specjalnie dużo widzów, żeby mi ktoś tutaj podpowiadał, więc muszę sobie radzić jakoś sam. Chyba, że ktoś z oglądających akurat będzie jakieś cenne uwagi, no to jasne. Ja zawsze i bardzo chętnie. 7 poziom już mam. Już albo dopiero. Ogólnie jest to zdobycia trofeum, osiągnięcie 99 poziomu. Czytałem gdzieś też w komentarzach, że 99 bardzo łatwo zdobyć. A faktycznie w miarę sprawnie się to wszystko zdobywa. Znowu jakiś kolejny przedmiot. Pewnie niektóre będą jako materiały do wytwarzania, niektóre będą pewnie do sprzedaży. I właśnie tu by się przydał taki dasz, że przez wroga. Być może to będzie zdolność, którą się odblokuje, że jeżeli przelatujesz, żebyś mógł przelatywać przez wroga. Tak jak na razie, no, mam tylko tego dasza. Nie mam żadnych podwójnych skoków. A tutaj zostałem złapany w pułapkę i kolejny jakiś malutki przeciwnik latający. Jeszcze mam słabe ataki, słabe obrażenia zadaję. A tu już w ogóle zostałem złapany w pułapkę. Nie mam butelek, nie mam zdrowia. I ilu tu? 3 łuczników czy 4, ale pomyślałem, że obejdę ich w ten sposób. Jeszcze się schylę. Już w ogóle ledwo co. A tutaj zapowiada się boss. I jest, i on. Boss, ja bez zdrowia, bez butelek, więc to jest tylko kwestia czasu. Rachu, ciachu i po strachu. Dostaję jednego strzała i padam. Wracam do drzewa. I teraz trzeba tylko tam powrócić, albo i nie. Albo zwiedzać gdzieś coś innego. Zaznaczone mam miejsce, w którym zginąłem.
Myślę, że to trochę działa jak w Soulsach, że trzeba tam wrócić, żeby odzyskać swoje te niebieskie kulki. Muszę jeszcze sprawdzić, jak to te kulki się nazywają. Ale można na przykład, to chyba ostatnio spadałem, nie, chyba tutaj nie spadałem. Takie ściany, właśnie jest też pokazane, że od drugiej strony są podparte takimi kijkami. Więc jasna sprawa, trzeba podejść do nich od drugiej strony, rozwalić te gałązki i mamy przejście. Tu jest właśnie podpowiedź, czyli jakby chyba prawidłowa droga, którą idę, że w dół możemy, przytrzymując gałkę w dół, możemy uniknąć strzał i to jest super sprawa, bo te strzały to albo górą, albo dołem. No i ten akurat kulkę wypuścił jedną. Mam plus dwie kulki. Tam ewidentnie do góry można było po ścianie wskakiwać, no ale też jeszcze nie mam tej opcji. Na razie, no tak jak standardowo w Metroidvaniach, trzeba się trochę pomęczyć. Na początku zawsze jest ciężko. O właśnie, tu chciałem go przerolować. Przeturlać się przez niego i to niestety nie zadziałało. Tu jest standardowo winda, więc też przydaje się ta taka znajomość, jak działają w ogóle takie metroidwanie, że mamy wajchę, będzie dźwignia, ale no jest też takie poczucie, czy wszędzie byłem. Spada winda i to też działa tak, że nie tam kliknę właśnie, tylko trzeba, czy trzeba. Wskakujesz na windę i ona jakby pod wpływem twojego ciężaru uruchamia się i jedzie w dół. No bo ten mały, szybki. Teraz też sprawdzam mapę, czy dobrze idę, czy to jest jakieś nieodkryte miejsce, bo jest na przykład wyszarzona. Tak, żeby w miarę wszystko poodkrywać, a i tak zapewne gdzieś tam będę musiał pomóc sobie mapą, żeby znaleźć jakieś sekrety ukryte. I tak powoli, powoli. Nie wiem, ilu jest bossów i chyba już nie będę sobie spoilerował, chyba że gdzieś na którymś z bossów się zatnę dość długo. Czyli mam na myśli 10 podejść. To może tak być. Do każdego bossa jak zwykle podchodzę z szacunkiem i z respektem. Patrzcie, jak on przygina. Po prostu bardzo szybki gość. No i tutaj już tym naszym biczem, drzwi zamknięte oczywiście standardowo, czyli trzeba znaleźć klucz albo jakąś wajchę, która to otworzy. Te latające też są takie uciążliwe. A, mam taką super opcję, że podskoczę w powietrzu, naciskasz trójkąt i wielokrotnie machasz wokół siebie tym biczem. Zresztą zadaje mało obrażeń, ale już wiem, że można to rozbudować. I to rozbudowanie, to też już trzeba powiedzieć, to ulepszanie broni dopiero zrobię, myślę, za jakieś 4 odcinki. To tak, żeby się ktoś nie dziwił, czemu ja tego nie robię. Bo już tak mam jakby nagranych materiałów na jakieś właśnie 4 odcinki. 4 odcinki to 2 godziny. No ale myślę, że gdzieś tak jest, czyli już grałem pewnie z 2 godziny. Tutaj wracam do drzewa, żeby sobie po prostu zapisać grę. Bo szkoda by było teraz gdzieś tutaj to stracić. Nie wiem, jak to by zadziałało. A jedyne drzewo, jakie znam, jest tutaj. Jak zapiszę stan gry, czyli gałka w górę, to mam tą jedną kulkę, która daje mi zdrowia. A jeszcze dodatkowo tak, tu mam talent jeden, który mogę wykorzystać. A i teraz sobie pomyślałem, że muszę pamiętać o tym, że mam taką moc, którą mogę użyć, czyli magię. Magię, którą zdobędę dopiero, ale teraz sobie przypomniałem, patrząc na te talenty, że mam taką magię, o której obecnie zapominam. Więc myślę, że nasza bohaterka będzie miała ogólnie dużo rodzajów ataków i to powoduje, że będzie można sobie nieźle tutaj wachlować tym, żonglować. Więc naprawdę jestem bardzo ciekawy, co dalej, jacy będą bossowie, jakie będą krainy, jacy będą przeciwnicy, bo to na pewno, jeżeli tu już na tym wczesnym etapie jest tylu różnych przeciwników,
to nie może być złe. To nie może być złe. Tutaj pewnego rodzaju skrót, można powiedzieć, do bossa. Tam na górze skrzynka, ale na razie nic tutaj nie poradzę. Macham tym mieczem, ale nie wiem, czy właśnie ten bić zadaje więcej obrażeń. Fajnie pokazuje nam te obrażenia. Nie wiem, czy czasami nie można ich wyłączyć, ale mi to akurat nie przeszkadza. O, tu ewidentnie po ścianie. Cyk, cyk, podwójny skok, potem od ściany odbijasz się i pewnie idziesz do tej skrzyni, która jest tutaj na górze. Chyba, że gdzieś tam się od góry przechodzi. No, też tak może być. Znowu rachu ciachu szybko. Może teraz chwilę bez mojego komentarza. Dojdźmy do bossa. No i tu się uruchomię, bo właśnie chciałem pokazać, że w tym miejscu, jak wejdziemy, cyk, rozwalam gałązki, przejście otwarte i mamy swego rodzaju skrót, bo z góry spadam z drzewa i wtedy można tutaj już szybko sobie przejść w lewo właśnie przez te otwarte drzwi i będziemy mieć szybkie dojście do bossa. Tych właśnie wrogów trochę można rozpoznać, gdzie leżą, bo powiewają takie ich włosy z ziemi. I potem nas mogą... O! Nie wiedziałem, serio nie wiedziałem, że tutaj jest ukryte coś. Dlatego zawsze do każdej ściany właściwie podchodzę. Dalej jest zaznaczone ta moja śmierć i te dusze, które tam straciłem. Nie mam butelek, ale mam jedną tą kulkę taką niebieską, którą mogę sobie dodać zdrowie. O! Myślę, że później będę mógł zapewne kupować sobie te butelki gdzieś u jakiegoś sprzedawcy. Bo wydaje się gra być rozbudowaną i na pewno będzie dobrze. Nie może być źle. Nie może być źle. Tam na górze mam już skrzynkę znalezioną. Wooden Sword. Drewniany miecz. Ja mam teraz inny, taki, który miałem od początku gry. A jeszcze tu na górze mamy latającego misia. No patrzcie, wiele razy oberwał, więc moje obrażenia w ten sposób zadawane są, można powiedzieć, znikome. A tutaj ściana, z drugiej strony trzeba podejść, rozwalić gałązki i będzie przejście. No i ten miecz właśnie jest lepszy od tego naszego, więc oczywiście biorę, ubieram. No i mamy jakiś tam, można powiedzieć, czy inny atak, no nie wiem, no ale walka z bossem wydaje się, że ma tylko, o właśnie, odzyskałem experience odzyskane, czyli te nasze doświadczenia, więc trzeba będzie pamiętać o tym, żeby w razie czego wrócić. Nie ma skomplikowanych ten
boss Fas. Jak widać, trzeba unikać takiego ataków. No i dobrze, bo jest to początek, więc jakbyśmy na początku się od razu zniechęcili. Ale dalej wszystko ładnie wygląda, ale teraz jeszcze końcówkę, czy większą połowę posłuchajmy z muzyką, jak to wygląda, jak to brzmi. To wygląda jak to brzmi, ale okazało się, że nie pamiętałem tego. Tak jak mówię, dogrywam ten komentarz, że zginąłem tutaj przy pierwszym podejściu. Zginąłem przy pierwszym podejściu do bossa i cóż, niech tak będzie. Niech to nie będzie, że było łatwo, bo teraz wystarczy tylko do niego dojść. Już na zasadzie takiej szybkiej podróży mam jeden talent do wykorzystania. Więc czemu nie? Wykorzystałem jeden talent i teraz już będzie sprawniej, bo jakby spadam tu i od razu jestem u niego, więc dzięki temu, że ta ściana jest rozwalona. No oczywiście przyda się rozwalić przeciwników po drodze. Chociaż czemu zostawiałem jakieś kulki? Tak, zostawiałem kulki. Za te kulki wiem też, że można potem między innymi właśnie ulepszyć broń. No i to jest drugie podejście i myślę, że tak, odzyskajmy sobie na pewno doświadczenie. I w tym drugim podejściu już powinno mi się udać. Zobaczmy to. Końcówka walki, silny cios, nawet zdrowia nie wykorzystałem. Mamy talent point i mamy coś jeszcze. Mamy jeszcze flaszeczkę, trzy flaszeczki i resting potion. To jest fajna rzecz, bo mogę teraz przemieszczać się, używając tego do innego miejsca i mogę wrócić do tej swojej krainy, z której tutaj spadłem właściwie, właśnie w ten sposób, naciskając. Tylko właśnie nie wiem, dlaczego tutaj nie mogę. Chyba dlatego, że tego nie wiem, nie odkryłem. Nie zapisałem tam stanu gry. Ale jeżeli najadę, o, mam teleport i mogę się przenieść. Więc tak też uczynię, przenoszę się i z tego miejsca wykorzystuję to, ale mam nadzieję, że jeszcze to zdobędę. I z tego miejsca będę kontynuował w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się wszystko nagrać. Podejrzewam, że może być około 60 odcinków. Trudno. Myślę, że gra jest warta tego. Na ten moment tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.